drugi mecz pod wodzą pana trenera, drugie zwycięstwo. Jaki to był mecz właśnie Polska-Chile? No myślę, że dobry mecz. Zagraliśmy lepiej w ataku dzisiaj niż w obronie. Też zrobili jakieś błędy, ale to też nasze było wymaganie od zawodników, żeby dzisiaj trochę lepiej zagrali w ataku. I to też powinienem powiedzieć, że zrobiliśmy to, jak my chcieli. Zrobiliśmy tu różnicę 8 bramek, żeby jutro, jeżeli potrzebuje remis, żeby był też zawsze pozytywny dla nas, żeby być pierwszymi na kwalifikacji. I oczywiście możemy być zadowolonymi. No właśnie, jutro mecz o pierwsze miejsce w grupie, w tym turnieju z Tunezją. Jak zagrać, żeby na koniec przy Polsce zostały 3 zwycięstwa? No dzisiaj proanalizujemy mecz, analizujemy może przeciwnika, wiemy, że ten zespół no, zaskoczył dzisiaj wszystkich, super groj, bardzo łatwo wygrali oni u Macedonii i oczywiście młody zespół, gdzie ma takiego lidera jak Iman Tech, który pokazał, że Ili Latiusz, on jest sercem tego zespołu. Dzisiaj była okazja, żeby podpatrzeć, zobaczyć grę Łukasza Gieraka i jaka ocena? No, myślę, że nieźle, dobrze, ale powinien jeszcze lepiej grać.